Hej, hej, kochani, witajcie. Witam Was serdecznie w ten piękny wiosenny, kwietniowy dzień. 1 kwietnia to nie prima aprilis, więc to, co będzie tutaj powiedziane dzisiaj, to nie, mam nadzieję, że to nie będzie żart prima aprilisowy, chociaż nie wiadomo, może karty z nas spróbują zakpić i zażartować, kto wie. W każdym razie, czy to czytanie jest czymś podyktowane? No niespecjalnie. Chociaż właściwie tutaj taka przemknęła mi myśl przewodnia, że właściwie Wenus teraz w kwietniu wchodzi do znaku bliźniąt. W związku z tym ta Wenus, która wiąże się z pieniędzmi, z prowadzeniem interesów, z biznesami wszelkiego rodzaju, z relacjami, bo Wenus to jest planeta miłości, tak, i pieniędzy, czyli relacje wszelkiego rodzaju, biznesowe, osobiste. Także Wenus w bliźniętach to jest takie, ja tak to określam, takie bla, 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 taka powierzchowna, czasem taka bezpłciowa gadanina. Dlaczego? Ponieważ Wenus w bliźniętach, ona dużo mówi, ona się lubi bardzo komunikować, tak? Natomiast nie zawsze w tej komunikacji jest jakaś głębia, jest moc, jest jakiś, brakuje tego, na przykład tego, co jest w Skorpionie. Skorpion zupełnie inaczej się porozumiewa, tak? On będzie kopał głęboko, zejdzie do piwnicy, żeby po prostu mieć nie tylko ten ogląd taki zewnętrzny, ale gdzieś. Skorpion potrzebuje nie tylko pytać, ale też drążyć. Drążyć tak głęboko, żeby się dowiedzieć. A bliźnięta niekoniecznie. Ale to nie jest charakterystyka bliźniąt, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi tylko o taki rys charakterystyczny w tym okresie Wenus w bliźniętach, tak? Czyli ta komunikacja będzie się toczyła gdzieś tak powierzchownie, komunikacji w kwietniu będzie bardzo dużo. Dlaczego będzie bardzo dużo, kochani? No, internety online, porozumiewanie się tu w czasie kwarantanny, które jest utrudnione oczywiście. I ja myślę, że tak, że w ogóle w kwietniu wszelka komunikacja i praca to tutaj będzie przebiegała w systemie online oczywiście. Ale wiecie co, to jest taki dobry czas w kwietniu, bo konstelacje układają się w ten sposób, tutaj też są wpływy Jowisza, które na kolejne miesiące będą wpływać. Pokazuje się taka rzecz, żeby się fokusować konkretnie na powrocie do swojej wewnętrznej mocy, to znaczy, żeby być pionierem, tak? Zresztą tu mi wcześniej wypadła karta tych, no, trójki monet, czyli kooperacji i współpracy, i szóstki mieczy. To jest też często karta internetu, podróży wewnętrznych i zewnętrznych. Tutaj nie widzicie, bo ja już to dołożyłam do talii i przetasowałam. I teraz tak, czyli praca online, nowe pomysły, komunikacja przez internet. Tutaj trzeba by przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby nie powielać starych schematów, tylko być pionierem, poszukiwać nowych rozwiązań, koncentrować się na nowościach. Tu wypadła mi karta niepowtarzalności, tak, wypadła mi karta niepowtarzalności. Tutaj taki mamy układzik na cały miesiąc, na kwiecień. Mamy kartę niepowtarzalności, mamy kartę odwróconego diabła, bo ja wcześniej wyciągnęłam, żeby skrócić czas, bo jeszcze będziemy robić wróżbę wyboru, wybierz obiekt, więc tutaj właśnie próbuję oszczędzać na czasie. I szóstka kielichów, kochani. Tak, co ten układ nam mówi? Niepowtarzalność. No, tak jak w wierszu Wisławy Szymborskiej. Żadna noc się nie powtórzy, tak? Nic się właściwie dwa razy się nie zdarza, tak? Nic dwa razy się nie zdarza. Nie ma dwóch tych samych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. To jest coś takiego. Diabeł się odwraca, to znaczy, że stara karma tutaj się kończy. Karma się wyczerpuje. Karma się wyczerpuje. Ten diabeł się odwraca, czyli to, co złe, odchodzi, a pojawia się kolejna karta karmy, czyli szóstka kielichów, która mówi o tym, że tutaj mamy wyczerpywanie karmy, czyli będzie zwycięstwo, to znaczy karma dobra w szóstce kielichów się pojawia, tak? Szóstka. To jest ta dobra karma, czyli ja tu po prostu widzę w szóstce kielichów, że wraca moc, tak? Tutaj jest takie przemienienie, odwrócony diabeł, ta niepowtarzalność, tutaj może być drugi związek karmiczny,
lepszy niż ten pierwszy, ponieważ tu się w diable coś wyczerpuje, dlatego czujecie powrót tej mocy. Może tu być coś przemienione. Drugi związek karmiczny, ale pozytywny, bo tu mamy pozytyw, tak? Nie wolno porównywać tego pierwszego z kolejnymi, czy kolejnego z poprzednimi, bo tu wpadniecie w zaszufladkowywanie, które jest właśnie w Wenus w bliźniętach. Bo co ja tutaj widzę teraz w tym kontekście tych trzech kart? Tak, szóstka kielichów, odwrócony diabeł i niepowtarzalność, to znaczy, że po prostu, żeby wypełnić karmę, żeby przywrócić równowagę, ta stara karma musi odejść, natomiast ty wchodzisz w zupełnie inny układ, który nie może być porównywalny w tej niepowtarzalności z niczym z przeszłości, tak? Bo jeśli będzie porównywalny, czy porównywany po prostu, to wtedy wciąż będzie to, co jest w szóstce kielichów, tęsknota za przeszłością, tęsknota za byłym partnerem. Czyli co ja tu widzę? Widzę po prostu odkrywanie prawdy, bo odwrócony diabeł wzywa do odkrywania prawdy. Czyli co tutaj widać w tym odkrywaniu prawdy? Spójrzmy tu jeszcze raz. Pokonanie jakiegoś despotyzmu, nadużywania władzy i kontroli, to jest pierwsza rzecz, to co jest w odwróconym diable, że mamy takie przejście do innego wymiaru, bardziej uczciwego i bardziej prawdziwego, który nie opiera się na kontroli w relacjach. Tak? Czyli po prostu, co tutaj właściwie mamy? Mamy taką rewizję związków z ludźmi, czyli i w biznesie, i w związkach osobistych, bo tu nie tylko chodzi o związki osobiste, od razu mówię, czyli rozprawianie się właśnie z powierzchownością, która jest w odwróconym diable, tutaj mamy powierzchowność, tak? Uczymy się mówić prawdziwie, głęboko też gdzieś tam się zanurzać w tych emocjach, w tych uczuciach. Tu jest też przy tej niepowtarzalności z kolei dbałość o dzień codzienny, czyli przywrócenie równowagi między sobą a innymi ludźmi, to jest ważne. I takie pytanie, z kim teraz będę kooperować tu w szóstce kielichów, tak? Żeby właśnie nie było tego bla 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 bliźnięcego, tylko po prostu to jest takie odchodzenie od przeszłości, od takiego silnego wpływu bliźniąt, czyli z kim tak naprawdę ja się dogaduję, a z kim nie. Tu takiej rewizji dokonuję, z kim po prostu dalej już nie dam rady, bo za bardzo się różnimy, tak? Tu mamy sfokusowanie się na miłości, na seksie i na sprawach sercowych przy odwróconym diable, ale w nowym takim wymiarze, dlatego że ważnym tematem będzie budowanie czegoś nowego. Może zaburzyć to stare kontakty, może tutaj być jakaś też kłótnia niewykluczone, zwłaszcza bliżej pełni. To się właśnie będzie dopełniało, bo w kwietniu jeszcze zaliczymy pełnię księżyca przed nowiem, więc Nów tu będzie kolejny sprawdzał jakby te relacje międzyludzkie, ten Wenus w bliźniętach, jeszcze raz. I czy jesteście pionierami, czy rzeczywiście fokusujecie się na sprawach ważnych, czy mówicie prawdziwie, z prawdziwymi emocjami, z prawdziwymi uczuciami. Dobry czas na negocjacje też, negocjacje online, tak? Negocjacje, robienie planów, ale te plany też nie powinny być powierzchowne. Te plany powinny też być bardzo takie przemyślane i takie po prostu i też niepowtarzalne, bo w karcie niepowtarzalności mamy wezwanie do tego, żeby być pionierem, człowiekiem niepowtarzalnym. Jest tu jeszcze taka rzecz, żeby nie porównywać się z innymi, żeby nie pokazywać swojej wyższości, a nie niższości, tak? Mamy tu coś, żeby odkryć swoje własne istnienie. Dlaczego tutaj nie wolno się porównywać? No, bo tu jest takie zagrożenie. Też wiecie co, taką okazywaniem pogardy innym ludziom, że są od nas jacyś gorsi. Są gorsi, jacyś nie tacy, jak chcielibyśmy, żeby byli, tak? To jest właśnie to opieranie się na jakichś stereotypach, na jakichś szufladkach. To mi wygląda w ten sposób, że to porównywanie po prostu będzie tutaj mogło taką przywoływać niższość i wyższość. I żeby po prostu tego nie robić, dlatego że wszystko tu właściwie jest potrzebne. Wszyscy ci ludzie, którzy się pojawiają na Twojej drodze, byli, są i będą potrzebni. Będą. Tu mamy takie nawołanie do tego, żeby zobaczyć, że wszystko doskonale do siebie pasuje tutaj w tej karcie niepowtarzalności. Tak naprawdę tutaj wszystko do siebie pasuje. To, że tutaj jest niższe drzewo, a tu jest wyższe drzewo,
czy one tutaj nie ma między nimi konfliktu, tak? Nie ma, tu nie ma tego tak zwanego, nigdy nie było problemu. To mniejsze drzewo nie pytało się na przykład większego, czy czuje się przy nim gorsze, tak? Jedno jest duże, drugie jest małe, dlatego tutaj. Tu wszystko jest potrzebne, tu wszystko tak naprawdę jest w harmonii. I świat byłby uboższy, gdyby coś z tego świata zniknęło, gdyby zniknęło to mniejsze, gdyby nie było kukułki w lesie tam kukającej, tak? Gdyby nie było drugiego człowieka, który gdzieś tam jest w opozycji w stosunku do nas, byśmy się mniej o sobie dowiedzieli, być może nie dowiedzielibyśmy się nigdy czegoś, co jest bardzo ważne, tak? To jest takie nieporównywanie się z nikim innym, każdy jest tu w swoim rodzaju, podobnie każdy z partnerów, których miałaś w przeszłości. Każdy był inny i tu masz powiedziane, że właśnie dokładnie to, niepowtarzalność. Nie ma dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. W związku z tym, gdyby mamy tutaj wypalanie w odwróconym diable starej karmy, po to, żeby powstały nowe związki karmiczne z ludźmi. Zbliża się era wodnika, tak? Co to znaczy? No i ten Wenus tutaj w bliźniętach będzie też zachęcał do tego, żeby właśnie z jakiejś takiej powierzchowności wyjść. Nikt nie jest lepszy lub gorszy, znika niższość, znika poczucie wyższości wtedy, kiedy po prostu, bo tak naprawdę nie można tego oddzielić. Więc tutaj to, co ja tu widzę w tych kartach, to jest po prostu, że ten, kto się czuje lepszy w jakiejś dziedzinie, to tak naprawdę czuje się gorszy. Dlaczego? Dlatego, że wciąż będzie się porównywał również z tymi lepszymi od siebie. I odwrotnie, ten, który się czuje gorszy, tak naprawdę zawsze też znajdzie kogoś jeszcze gorszego od siebie. I to jest takie błędne koło, tak? Te dwa odczucia są połączone, lepszy, gorszy. Natomiast musisz pamiętać, ty i ja, tak? Ty i ja. Ja i reszta, że po prostu tu jest takie, że każdy z was wnosi potencjał do życia, tak jak te drzewa. Wnosicie potencjał do życia. To znaczy, że musisz odkryć swoje własne istnienie, stać się pionierem, dlatego że tutaj odkrywasz, że każdy z was jakiś potencjał w rzeczywistość wnosi i ubogaca to życie, tak? Dobra, robimy już kartę wyboru. Tutaj mamy tak. Takie wypełnianie karmy w celu przywracania równowagi. Ja to dołączę do talii. Dołączę to do talii. I jeszcze, kochani, zrobimy wróżbę wyboru. Ja teraz tak słyszę, żebyście sobie uświadomili, w jakim miejscu teraz się znajdujecie? Miejsce, w jakim jestem teraz. Miejsce, w jakim jestem teraz. Czym jest to miejsce? Czy to miejsce jest dla mnie dobre? Bo wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują wyjście poza lepsze i gorsze, po to, żeby skonfrontować nas, również tutaj przez tego koronawirusa. Tu nie ma przypadków, żeby skonfrontować nas właśnie z własną karmą, czyli z jakąś też smutną prawdą o sobie, tak? Smutną prawdą o sobie, o otoczeniu, o swoim życiu, żeby się temu przyjrzeć. To jest wielka szansa, tak naprawdę. Niepowtarzalna, bym powiedziała, to, co tutaj w tej karcie było. Ta szansa jest niepowtarzalna, naprawdę. Ten rok tu będzie konfrontował nas, wiecie, z czym? Żeby sobie uświadomić, co jest nam potrzebne tak naprawdę, czego my potrzebujemy w życiu. Już nie będziemy się może koncentrować na brakach, ale bardziej czego potrzebujemy, tak? Czego potrzebujemy? Dobra, dobra, to ja sobie tutaj potasowałam. Natomiast wróżba wyboru, szybciutko wybierajcie sobie kartę. Od czego zaczniemy? No niech będzie pierwsza ta maska, drugi witraż świecy i trzeci promienistość. Obiekt numer jeden. Ok. Obiekt numer dwa. I obiekt numer trzy. Kochani, wybierajcie sobie, który was najbardziej przyciąga. Może wszystkie razem teraz pokażę.
żebyście sobie mogli to porównać. Czyli mamy tak, nie wiem, czy to się zmieści wszystko. Jeden, może dalej, o, w ten sposób. Jeden, ta maska to jest jeden tutaj. W środku obiekt numer 2 i obiekt numer 3. Numer 3. Dobrze. Dobra, myślę, że wybraliście. Obiekt numer 1, zobaczmy. To jest ta maska, tak? Obiekt numer 1. Dobra, co tutaj mamy szybciutko? Wróżbę wyboru. Gdzie jest to wasze miejsce? Nie wiem, tak po prostu freestylem lecę, po prostu coś usłyszę, coś tutaj odczuję i spróbuję jakoś to zintegrować. Bo ta niepowtarzalność, tutaj wyjście poza lepsze i gorsze, ja po prostu mocno odczuwam, że to jest właśnie ten trop. Więc na tym się będę koncentrowała. Dobrze. To wasze miejsce w kwietniu. Wasze miejsce w życiu. Odwrócona wiara. Często powtarza się ta karta w rozkładach. Odwrócona wiara. To jest właśnie postawienie w wątpliwość swojego systemu wierzeń i systemu wartości. To jest taka konfrontacja z wartościami, z tradycją, z małżeństwem, z wszystkim, co miało być trwałe, a w odwróconej wierze poddajemy to w wątpliwość, bo to trwałe nie jest. Albo się coś rozleciało, albo się na waszych oczach rozlatuje, albo jakiś system wartości tutaj legł, bądź w kwietniu legnie w gruzach. To nie, niekoniecznie, że on teraz, bo takie czuję i widzę, jak ręce komuś drżą, nie? Ręce drżą. Ta karta, ona przypomina trochę wieżę wizerunkowo, w innych taliach zupełnie, nie? Akurat w tej, wyjątkowo w tej. I to jest jakiś rodzaj olśnienia, który przychodzi. Jest ten snop światła, zobaczcie. Pokazuje się tutaj, że jesteście takimi... Właściwie wezwani jesteście do tego, żeby być takimi wojownikami tego światła, ponieważ papież, to jest karta też papieża w pozycji prostej, jednak mówi o tym, o jakiejś takiej konieczności podporządkowania się utartym schematom, zwyczajom i tradycjom. Ja widzę, że tutaj jedynki nie będą miały na to ochoty. Dlaczego? W czym tkwi przyczyna? W odwróconej sprawiedliwości. Dokładnie, tu jest konieczność, karma się będzie dobijała. Odwrócona sprawiedliwość mówi o pierwotnej przyczynie tego, co się dzieje, podważania tego systemu wartości, wiary w kogoś, w coś, w sens, dlatego że odwrócona sprawiedliwość pokazuje nam konieczność przywrócenia równowagi właśnie w sytuacji poczucia bezsensu bądź niewiary. Odwrócona sprawiedliwość mówi też, że wy możecie... Znaczy, to jest przyczyna, czyli czuliście się, bądź może nadal się czujecie niedowartościowani, niedocenieni, niesprawiedliwie potraktowani, tak? Albo sami po prostu dopuszczaliście się jakiejś niesprawiedliwości, takiej niesprawiedliwości, która tu mi pokazuje. Tak, to jest głębokie poczucie niesprawiedliwości związane z być może z jakimś utknięciem. Tak zwanych relacjach tradycyjnych. To może dotyczyć wszystkiego, i biznesu, i spraw osobistych. Często tutaj są rozwody, rozstania w tej odwróconej wierze i w odwróconej sprawiedliwości też. Natomiast tu są też niesprawiedliwe wyroki. Może ktoś do tej pory odczuwać jakiś rodzaj cierpienia, dlatego że ma takie poczucie, że właśnie został niesprawiedliwie potraktowany nie tylko przez wymiar sprawiedliwości, ale przez drugą osobę, czy przez tak zwany los. To nigdy nie jest tak, że los nas źle traktuje. Los, tak zwany los, to właściwie zawsze jest przyczyna i skutek, czyli to są konsekwencje naszych czynów, czyli to, że tak się dzieje, wynika z naszych czynów, tak? Oczywiście tutaj zaraz będzie dużo ludzi tutaj w opozycji, że jak to, prawda? Ale to jest właśnie ta niepowtarzalność. Nie ma tego lepsze, gorsze, to co jest w sprawiedliwości tutaj w pozycji prostej. W odwróceniu mówimy właśnie o tym, że trzeba by tutaj się przyjrzeć sobie, odkryć też jakiś rodzaj prawdy o sobie, co się za tą prawdą u jedynek kryje, zobaczmy, kryje się to, że
Właśnie, że jedynki mają taki problem, że nie, albo, bo tu widzę przy odwróconej wierze i sprawiedliwości, że macie nieumiejętność wyjścia z trudnej sytuacji. Albo nie potrafiłyście długo i ktoś za was podejmował decyzję, bo ja nie widzę tu sprawczości. Ja tu raczej widzę u jedynek, że ktoś za was podejmował tę decyzję, tak? Tu jest odwrócona szóstka mieczy, która pokazuje tak, znaczy ktoś. To może być tak, że jest taka nierównowaga, czyli to, że z tej sytuacji trudnej nie można wyjść, bądź nie będzie można jeszcze w kwietniu wyjść, to dlatego, że trzeba podjąć jakiś dialog, jakieś negocjacje. To mówię, to może być biznes, to może być coś innego, negocjacje, które wymagałyby po pierwsze prawdy, po drugie tego, żeby nazwać trudności wszelkie, jakie są, po imieniu wprost, czyli mamy problem z tym, z tym, z tym i z tym, to ponazywać dokładnie, nawet poetykietować, po to, żeby po prostu wyjść w końcu z tego problemu albo z tego związku, bo to jest często po prostu wyjście też ze związku jakiegoś, bądź rozpoczęcie pracy nad tym związkiem, ale tu bardziej widać właśnie opuszczenie jakichś takich niesprzyjających klimatów życiowych. Z tym, że ja widzę, że jeszcze nie w kwietniu, gdyby ktoś tutaj jeszcze liczył właśnie na jakieś wyroki sprawiedliwości, czyli na zasadzie spotkamy się w sądzie i problemy się rozstrzygną już tak definitywnie, to nie kwiecień. Sprawiedliwość się odwraca. Tu mamy zatrzymane sprawy sądowe, one w kwietniu się nie odbędą, to jest raz, czyli dochodzenie do sprawiedliwości nie, ale można to inaczej zrobić, drogą online bądź internetową, tu jest pokazane, wiecie jak? Ale to tutaj nie chodzi już wtedy o sprawy sądowe, tylko jakieś tam kłótnie, niesnaski, jakieś takie problemy, to wtedy tutaj jest konieczność podjęcia dialogu właśnie tą drogą taką, bo tu w mieczach mamy słowa, to jest karta internetu, słowa, mowa, dojście do porozumienia na odległość. Na odległość porozumiewamy się. Natomiast ja tu widzę taki problem, że jedna strona chce, a druga nie chce. A w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I tu właśnie widzę tego rodzaju problem, nie? Czyli jeden z negocjatorów tak zwanych stron tej całej sytuacji, tego bałaganu, nie bardzo ma ochoty tutaj się dogadać, żeby przywrócić tę równowagę. W kwietniu pokazuje się tworzenie nowej karmy, w związku z tym chciałabym zobaczyć, tak, tworzenie się nowych związków karmicznych, bo to, co jedynki tutaj mają, jest jakieś zatrzymanie, ale też widać, że na horyzoncie są jakieś zmiany miejsca bądź przeprowadzki, zmiany partnerów, zmiany pracy i to wszystko ma służyć temu, żeby oczyścić tą starą karmę, to znaczy wyjść z niej i po prostu wchodzicie w coś nowego, to co było w szóstce kielichów pokazane w tym rozkładzie ogólnym. Więc wobec tego tu chciałabym jeszcze zobaczyć, czym dla Was będzie ten obszar nowej karmy. Oczywiście zawsze to są czyny, tak? Czyli obszar, w którym będziecie tworzyć nowe przyczyny dla nowych skutków. Po raz kolejny odwrócony diabeł, to jest niesamowite. To jest to, co nie zostało załatwione wcześniej. To jest rozprawienie się z obsesją i uzależnieniem w życiu jedynki. Bardzo mocno to teraz poczułam. To jest taka trochę smutna prawda neptuniczna. Ktoś kogoś okłamywał, wy sami. To jest samo oszustwo, to są prawdy szokujące, to jest coś lub ktoś, od czego chce się uciec. I ta nowa karma, obszar nowej karmy, bardzo ściśle związany jest z tym, co było. To jest jakaś obsesja. Tu są problemy z zazdrością, z agresją, tu jest złość, tu jest bycie więźniem uzależnienia czegokolwiek. Mówię, tu są obsesje i uzależnienia. Różne, najróżniejsze, bo w odwróconym diable mamy właśnie też, o właśnie to, co mieliśmy w niepowtarzalności. Ciągłe porównywanie się z innymi, ciągłe oszacowywanie, porównywanie swojej wartości z innymi, mojej racji z twoją racją, moich poglądów z twoimi poglądami. Moje są lepsze, twoje są gorsze, albo na odwrót. Czujemy się gdzieś zepchnięci w tej odwróconej sprawiedliwości, gdzieś pod wodę, przyduszani, nie możemy złapać powietrza, topimy się.
Dokładnie, woda. Tak możecie się czuć. Diabeł odwrócony mówi dokładnie tak. Nie taki diabeł straszny, jak go malują, i poza tym nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jest właśnie to. Co tutaj na dobre wychodzi? No, pociągnięcie tego wątku uzależnienia bądź obsesji. Z tym po prostu trzeba będzie się zmierzyć. Uwaga! W odwróconej wieży z całym systemem waszych wartości do tej pory. To może naprawdę runąć. Wasz system wartości już w kwietniu, kochane jedynki, może definitywnie runąć w sposób druzgocący. Dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że tutaj mamy podważenie w odwróconym diable absolutnie wszelkich wartości moralnych, religijnych. Naprawdę. Także to może być grubsza sprawa, a nie tylko taka powierzchowna, nie? Zobaczmy wobec tego, kochani, co tutaj wchodzi na horyzont. Cesarz, przywracanie porządku, bo to o to chodzi. Konstrukcja, praworządność, przywrócenie porządku po to, żeby wypełnić tę karmę, bo tu widzę, wy jesteście jeszcze w takim przejściu, nie? Między starym a nowym. Tu wyraźnie widać u was, że to jeszcze nie jest ta zupełnie taka oczyszczona przestrzeń, że tu jeszcze wiele będzie do wycięcia w tej szóstce mieczy. Coś jest jeszcze powstrzymane. Także kwiecień to może być takie jeszcze bujanie się, takie, że taka, owszem, prawda, rewizja tych związków z ludźmi, to wszystko jest potrzebne, odkrywanie własnego istnienia jak najbardziej, żeby przywrócić ten porządek, jaki jest w cesarzu, czyli strukturę, poczucie bezpieczeństwa. Tu często jest ojciec, mąż, czyli ten system taki patriarchalny, ten rys patriarchatu, nie? Ale to o to chodzi. Być może tutaj panie na przykład mają ten taki problem związany z mężem i ojcem. A dlaczego z mężem, czy ze związkami z mężczyznami? Ta karma tutaj mówi o uzależnieniu się takim od autorytetów, pseudoautorytetów męskich, bo odwrócona wiara to jest pseudoautorytet, to jest fałszywy guru. Czyli panie po prostu mogły mieć problem z mężczyzną, z tym takim pierwowzorem, z tym prototypem mężczyzny, kim ten mężczyzna ma dla mnie być, jaką rolę on pełni, w jaki sposób on tutaj, ale to jest nieświadome, tak? Wykazuje swoją wyższość w moim życiu. I co on mi chce pokazać? I pierwszym takim wzorcem męskim dla kobiety jest ojciec, tak? I to się z tego może brać, że każdy kolejny partner tego ojca przypomina. Ale to, co jest dobre w tej karcie, to jest to, żeby właśnie przywrócić ten porządek, wypełnić karmę dla kobiet, innego spojrzenia na ten męski pierwowzór, nie? Tutaj ma być, to po prostu ma zmierzać w lepszym dla was kierunku, jakimś takim ma to być uzdrowienie, uzdrowieńcze dla was. Gdyby chodziło z kolei o mężczyzn, to jest też zanegowanie tego rysu patriarchalnego w inny sposób. Tu jest uległość i słabość męska pokazana, tu jest uległość i słabość męska pokazana, a tu jest wezwanie do uporządkowania tej sfery, czyli rzeczywiście, żeby stać się człowiekiem silniejszym, takim, który potrafi sterować własnym życiem, bo cesarz potrafi uporządkować swoje życie. A tu widać, że mężczyźni mogą być pogubieni. Albo rozwody, nie wyszło z kobietami, albo w pracy, bo to jakkolwiek. Odwrócona sprawiedliwość, rzecz podobna, tak? Też rozwody, albo nieumiejętność wyjścia z trudnej sytuacji. Wielka słabość wewnętrzna, nie można podjąć decyzji, albo nie można było i ktoś za was decyzję podjął. Dla panów to często jest takie stanie przed faktem dokonanym, czyli kobieta pierwsza mówi: ja z tobą być nie chcę i nie będę, tak? A mężczyzna tutaj w zasadzie nie ma wyjścia i musi się podporządkować, i często wtedy wpada w jakieś nałogi, obsesje, albo szuka tutaj związku przez internet, widzę często, ale to widać, że to wiecie, to nie jest satysfakcjonujące, albo wpada w jakieś obsesje, uzależnienia różnego rodzaju. Nie? Tu naprawdę jest bardzo wiele wątków zarysowanych dla jedynek. Chciałabym zobaczyć, jak tutaj. Jak tu. Tutaj z tym, jak wychodzicie poza to lepsze i gorsze, z jakim efektem? W kwietniu, bo tylko kwiecień badamy, tak? Tylko kwiecień badamy. Wenus w bliźniętach, czyli tutaj przewartościowanie tych relacji, czyli w jakiej energii tutaj z tego kwietnia wychodzicie, jeżeli o relacje chodzi. Szeroko pojęte, oczywiście.
Odwróconej dwójce denarów, kochani. Odwróconej dwójce denarów. Odwrócona dwójka denarów mówi o niestabilności, jeżeli chodziłoby o pracę i finanse, czyli o kontakty biznesowe. To ja widzę, że tutaj negocjacje będą trwały nadal, przełoży się ten temat na kolejne miesiące, dlatego że tutaj mamy niestabilność finansową, ostrzeżenie przed braniem jakichś kredytów, tak? Trudności ze spłatą w ogóle pożyczek, trudności ze spłatą kredytów, w ogóle trudności związane z utrzymaniem równowagi, bo ile w pozycji prostej udaje się jakoś żonglować tymi dwoma piłeczkami, dwa różne sprzeczne cele, dwie kobiety. Dwaj mężczyźni, dwie prace, dwa coś tam. Praca często właśnie gdzieś za granicą, przyjazd do kraju, w odwrocie, nie? Trudno będzie. Trudno będzie te dwa cele pogodzić. I trudno będzie coś wynegocjować. Trudno będzie coś wynegocjować. Wobec tego. Dobrze, zobaczymy wobec tego, bo tu widzę, że problem będzie nierozwiązany w kwietniu, więc chciałabym tutaj zobaczyć, jaka jest rada dla jedynek. Problem negocjacyjny jakikolwiek, czy dochodzenia do równowagi, czy właśnie rozwiązania jakiegoś ważkiego problemu związanego z relacjami, najogólniej relacjami i przywracaniem tego porządku w cesarzu, do którego jesteście nawoływani, czy walka z uzależnieniem na przykład jakimkolwiek. Widać, że problem zostaje w kwietniu nierozwiązany. Proszę wobec tego o radę dla jedynek. Odwrócona królowa buław, czyli słuchajcie, trzeba zacząć kontrolować swoją rzeczową sytuację. W sposób, wiecie co, taki niełagodny. Nie. Jeżeli jesteście kobietami, to tym bardziej. Ja widzę, że tutaj z męskim jakimś uzależnieniem, czy obsesją, czy jakimś poczuciem niesprawiedliwości, kobiety muszą się rozprawić jak odwrócona królowa buław. Odwrócona królowa buław, bardzo brzydko ją taroci nazywają, bo to jest kobieta, która, wiecie co, jeszcze jest najbardziej wyrachowana i taka bezkompromisowa, bardziej spośród wszystkich królowych, nawet bardziej niż królowa mieczy odwrócona. Bardziej, bo ta odwrócona królowa buław, jak coś jej nie wychodzi, tak jakby chciała, to wpada w szał, tak? I ona po prostu zmiecie wszystko do powierzchni gleby. Kobieta, która często jest zaborcza, zazdrosna, mściwa, kontrolująca innych. Wobec tego, jaką macie radę? No oczywiście nie taką, tak? Nie tędy droga, to nie o to chodzi. Ale coś innego. Bez skrupułów, bez mrugnięcia powieką, bez mrugnięciem powieką nawet, ręka wam niech nie zadrży, raz na zawsze jakiś problem rozwiązać, tak? Druga rzecz, jeśli chodziłoby o finanse, to naprawdę kontrolować to, trzymać rękę na pulsie, nie odpuszczać ani na milimetr. Gdyby sprawa miała dotyczyć mężczyzn, to rada jest taka, zwłaszcza jeżeli jest to kobieta z trygonu ognia, baran, lew, strzelec, bądź po prostu, może to być wasza szefowa też, tak? Kobieta aktywna na stanowisku jakaś w pracy, to tu w radzie macie pokazane, żeby tę relację zrewidować. Zrewidować. Jak to można to różnie rozumieć. W odwróconej szóstce mieczy raczej nie widzę tutaj możliwości negocjacji czy w odwróconej sprawiedliwości, pozytywnego rozwiązania tych spraw, więc wygląda mi to na to, że żeby się po prostu jedynki mężczyźni albo płcie obydwie, to już bez różnicy, żebyście się rozprawili z energią zaborczą, kontrolującą, mściwą i zazdrosną w swoim otoczeniu, bądź w sobie, jeżeli taki rodzaj obsesji macie, nie? To wtedy również. Dobra, to co dobrego tutaj w kwietniu do Was napłynie, bo tak czuję, że muszę to Wam jeszcze powiedzieć. To odwrócona ósemka denarów. No kochane jedynki, to jest rutyna i nuda w odwróconej ósemce denarów. Co dobrego będzie w tym miesiącu? W tym miesiącu to, co będzie dobre, to jest właśnie rewizja swoich planów, robienie tych nowych planów.
korekta, często rachunków, często oszczędność. W ósemce denarów w odwrocie jest często ciężka praca za niewielkie pieniądze, więc powiedziała, dużo rutyny i monotonii i nudy. Więc to, co najlepszego w tej karcie jest, bo zapytałam to, co dobre do Was tutaj w kwietniu zmierza, czy puka do drzwi, to jest rewizja swoich planów finansowych i innych, które są w tej ósemce denarów, które dotyczą pracy, zdrowia, ciała, może zmiana nawyków żywieniowych, uporządkowanie takich właśnie dylematów związanych na przykład właśnie ze zdrowiem, czy w ogóle szerzej, żeby zdrowiej żyć, tak? Zdrowiej, lepiej, to znaczy też, no chociażby właśnie, żeby się z innymi nie porównywać, bo w ósemce denarów to jest często taki też pracocholik, który w domu siedzi, co mnie nie dziwi. Ale może to właśnie będzie miło spędzony czas, na przykład, że więcej czasu spędzicie tutaj na przykład z dziećmi, albo, bo tu jest taka pokazana izolacja, ale też wiecie co, mimo wszystko, no sporo pracy. Chociaż jest tutaj też taki drugi biegun tej karty, że też nie ma co robić, nie? Czyli tak albo tak, no przypuszczam, że tu będą dwie różne, grupy. Co tu pocieszającego mogłabym Wam powiedzieć? Że w kolejnych miesiącach po jakimś ciężkim przepracowaniu i jak już po prostu już upadniecie, tak nosem zaryjecie w ziemi, to pojawia się więcej ognistej energii, energii działania, konieczność tutaj dokonania jakiegoś wyboru, związanego jednakowoż cały czas tutaj z kwestionowaniem wartości i wchodzicie w coś zupełnie nowego, ale wiecie co to nowe w parzu denarów tutaj? Musi się opierać na skończenie z jakimś kłamstwem, ułudą, iluzją, wchodzeniem tylnymi drzwiami kuchennymi gdzieś, nie? To jest warunek konieczny. I wtedy wychodzicie na swoje. Osiągacie to, co było w cesarzu tak naprawdę, poczucie bezpieczeństwa i harmonii. Dobra, to już mniej więcej wiecie, co w trawie piszczy. Teraz, kochani, zobaczymy. Niepowtarzalność. Cały czas o tym pamiętajcie, tak? Dobrze, moi drodzy. Cały czas o tym pamiętajcie. Dwójeczki. Kogo tutaj mieliśmy? Raczej co? Tu jest księga pomiędzy dwoma świecami. Oj, jaki tutaj mamy? 25. W Lenormandzie to by było 26, czyli karta karmy. Dwie świece księga, księga cieni, to jest taka księga czarownic i wiedźm, która skrywa jakieś tajemnice. Może nie bez powodu to się pojawiało. A właśnie, a nie bez powodu dla jedynek się pojawiła maska, bo tam było rozprawienie się z jakimś oszustwem, kłamstwem i nieprawdą, nie? Z jakąś maską. A tutaj otwieranie księgi albo zamykanie tej księgi, to jest jakaś tajemnica. Nie wiem, tak czuję, że tu może być jakaś tajemnica, ale zobaczmy tutaj. Przesłanie dla dwójek w kwietniu. Tak czuję, że kiedy wszyscy pójdą, a ty zostaniesz, trzeba będzie zdecydować się, co robić dalej. Kiedy wszyscy pójdą, a ty zostaniesz. Ale właściwie dlaczego oni mieliby odejść? Wypadła mi karta. Odwrócona, nie odwrócona. W pozycji prostej czwórka mieczy. Izolacja. Macie tutaj, kochani, izolację. Tu jest pokazane, no słuchajcie. Metafora, nie czepiajcie się moich słów, tak? Żeby tak się nie przyczepiać, nie podklejać do każdego słowa. Metafora na co? Na jakie sytuacje? Zamknięcia, więzienia, szpitala, krypty, martwoty. Powiedziałabym, albo medytacji. Medytacji. Tu mamy niedziałanie, odpoczynek, często rozdzielenie sypialni małżeńskich, może ktoś ma taki problem, rozdzielenie sypialni małżeńskich i tu jest po prostu taka energia pokazana izolacji, ale to jest izolacja polegająca też na odzyskiwaniu spokoju. To nie jest tak, to może być sytuacja przymusowa dla dwójek, ale słuchajcie, nie musi. To może być związane z tą księgą cieni dokładnie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ta sytuacja służy jakimś głębszym przemyśleniom, czyli skonfrontowaniu się z własnymi myślami, z własnym systemem wartości, kim jestem w tym miejscu, do czego zmierzam, ewentualnie od czego się powinienem oddzielić.
tak czuję, że od czegoś się powinnaś oddzielić. I oddzielasz się poprzez przymusowe zatrzymanie narzucone, albo jak najbardziej w czwórce mieczy głęboko wykalkulowane i przemyślane również. Więc od czegoś się tutaj dwójka będzie oddzielała. Niesamowite, od energii kapłana to, co miały jedynki, tam były w odwrocie. Ja widzę, że dwójka jest bardziej zdecydowana, przemyślała sprawę. Dwójki są bardziej takie ugruntowane. Nie jesteście tak rozwarstwione jak jedynki. Tu jest po to ta medytacja, czy jakiś taki system, jakby to powiedzieć. Nie, głęboka potrzeba. Ja tu, to jest dobre słowo. Ja tu czuję głęboką waszą potrzebę. I powiem wam to, chociaż też są znaki powietrzne w mieczach, to tutaj bliźniąt jest mało, tu jest koncentracja w czwórce, jest porządek tak naprawdę. Odzyskiwanie równowagi. Tu jest porządek. Tu jest porządek. Trochę ta osoba wygląda jak Chrystus. Wiecie dlaczego? Czerwona róża, biała róża, to jest pokazane tak naprawdę okres Wielkiej Nocy i Zmartwychwstania. Okres Wielkiej Nocy i Zmartwychwstania, kochani. Do tego czasu leżycie i nabieracie sił, regenerujecie się, nabieracie sił i się regenerujecie, tak? Tu jest regeneracja umysłu, regeneracja ciała, uzdrawianie ciała, może ktoś chorował. To do Wielkiej Nocy tutaj macie pokazaną taką regenerację. I tutaj jest pokazany jeszcze kapłan, czyli właśnie jest to, mamy tam, od czego tutaj się oddzielacie? Oddzielacie się od zasad religijnych, tradycyjnych wartości. Tu jest rozdzielenie sypialni małżeńskiej, tu jest małżeństwo. No to moi drodzy, co tu u dwójek jest? To jest jedna z opcji, podkreślam, to jest jedna z opcji, nie jedyna, nie? To jest po prostu pokazana taka rzecz, jakiegoś też autorytetu moralnego i idealizmu, czyli nauczeni zostaliście, to są właśnie te szufladki, że na przykład małżeństwo musi trwać, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza, nie? To jest taka pierwsza rzecz. Inna rzecz, kochani, dziecko nie może nie mieć ojca na przykład, musi się wychowywać w pełnej rodzinie, nie? Jakby niepełna rodzina nie oznaczała to, że można utrzymywać kontakty i całkiem w sposób cywilizowany utrzymywać ten kontakt, się dogadywać czy dzielić obowiązki, nie? A to są takie, wiecie, takie te stereotypy tradycyjne. Taką rzecz tu widzę. Widzę tutaj konfrontację z tą wartością duchową, to jest raz. A dwa, z terapią małżeńską, to jest kolejna rzecz. Część dwójek. Jeżeli macie taki dylemat, od razu mówię, chcecie coś ratować, bo widzicie, że jest sens, to powiem tak, zielone światło, tu się da uratować. To po pierwsze, tu się da uratować, tak? Czyli można faktycznie jakąś terapię tutaj małżeńską przeprowadzić. Końcówka kwietnia, tak mi to wygląda. Gdybyście rzeczywiście naprawdę tego i partner chcieli, bo jeśli nie, to wręcz przeciwnie. Tu konfrontacja z tym systemem pokazuje, żeby kierować się własną wolą i własną mądrością, nie opierając się na tak zwanych tych w cudzysłowie autorytetach i narzucanych przez nich z góry rozwiązaniach, tak? Premiowana wola i mądrość osobista, ewentualnie rozpoczęcie nauki. Tu w izolacji macie idealną energię do nauki, do nauczania. No pokazuje się w mieczach nauka zdalna, na odległość oczywiście. No tutaj to wyraźnie zostało pokazane dla nauczycieli. To jest karta nauczyciela, często wykładowcy, a tu jest karta izolacji. No to jak? I przez internet, nie? No to każdy siedzi w chałupie i się uczy zdalnie. Sami widzicie, opcji jest bardzo wiele. Oddzielacie się od czego? Jeśli chodziłoby o relacje, bo też o tych relacjach trzeba by tu wspomnieć, to są dwie opcje. Albo uzdrawianie stosunków, ale tu stricte małżeńskich, bo w kapłanie są związki formalne. Albo jeżeli już nastąpiło takie rozdzielenie tych sypialni małżeńskich i tu się nie da nic uratować, bo bierzemy pod uwagę tę opcję, to ta księga cieni się zamyka, tak?
W kwietniu jeszcze nie widzę, żeby ona się zamykała, natomiast najprawdopodobniej taki pomysł może być. Czy to dobry pomysł dla tych cierpiących, którzy już nie mogą dłużej? Pokazane jest, żeby to jeszcze przemyśleć. Akurat dwójki tu mają taką sytuację, żeby to jeszcze przemyśleć, albo ewentualnie to jeszcze nie kwiecień. I to jeszcze nie kwiecień. Kwiecień tutaj mamy, zresztą tu też mamy czwórkę, kwiecień, mamy to zatrzymanie. W lipcu dopiero jest wyjście z, wiecie co? Wyjdziecie w lipcu mniej więcej z takiej energii jakiejś iluzji, nieprawdy na jakiś temat. Po prostu sytuacje w lipcu będą bardziej klarowne i jasne. Teraz mamy też silne wpływy neptuniczne. Po prostu wy gdzieś tam jesteście, macie taką niezbyt jasną ostrość widzenia. Powiedziałabym, że tej jasności widzenia w ogóle na ten moment nie ma. Dlaczego dopiero w lipcu tutaj można się z tą iluzją na jakiś temat relacyjny rozprawić? Dlaczego dopiero w lipcu? Proszę bardzo, bo w lipcu jest dopiero odwrócona dwójka kielichów, czyli w lipcu dopiero będzie możliwe rozprawienie się z tymi takimi relacjami, które... rezygnacja z relacji, tak? Które powodowały właśnie, że ktoś gdzieś tam w poczuciu wyższości w tym kapłanie był takim guru nad wami, górował dokładnie. A wy w czwórce mieczy się izolowaliście i nie mogliście ruszyć z niczym do przodu. Jest rozprawienie się z iluzją w siódemce kielichów, jest pokazana energia w lipcu odwróconej dwójki kielichów. Czyli kochani, to jest energia prawdy. Wychodzicie tutaj z wszelkich takich energii. To jest tam, wypowiedzenie pracy tutaj jest i zmiana, tak, wypowiedzenie pracy są zerwanie umów małżeńskich, jeśli ktoś by miał ochotę. Generalnie w ogóle jest rozprawienie się z tematem jakiejkolwiek niestabilności emocjonalnej, zdrady, kłótni czy nieodwzajemnionej miłości, tak? Mamy tutaj po prostu zerwanie umowy również w pracy, więc jeżeli chciałybyście dwójki pracę zmieniać, to lipiec dopiero będzie takim najlepszym czasem na to. Tak to mi się pokazuje. Wiele razy widzieliście śmierć, wiele razy dwójki widziały śmierć, o co chodzi? Akurat w tym kontekście. Tak. Konieczność przewartościowania w wisielcu, zmiana perspektywy. Wielokrotnie, ja tak widzę, że całe to pasmo waszego życia składa się z takich tych niteczek, tych szarf, na których ten wisielec się zawiesza. Teraz to widzę w takim kontekście po prostu, ale też zrywania tych szarf, jakichś łańcuchów. Tam widzę takie te ogniwa z tych łańcuchów, one się gdzieś tam oddalają. Zmiana perspektywy. Wielokrotnie następowała zmiana perspektywy i przewartościowanie. Ta karta mówi nie pierwszy i nie ostatni raz. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Dobra, w takim razie kierunek tych zmian zobaczmy. Kierunek tych zmian. Odwrócona dziewiątka mieczy. Pokonanie depresji często, wyjście z jakiegoś marazmu, wyjście właśnie z pułapki mentalnej. I tak, tu widzę no, zerwanie umowy, zdecydowanie tutaj mamy tak jakieś tworzenie zasad na nowo, bo tu kapłan, tworzenie na nowo jakichś zasad. Przewartościowanie po raz kolejny, zerwanie jakiejś umowy, wyczyszczenie takich obszarów związanych z nieodwzajemnieniem, niedowartościowaniem i gdzieś ta księga cieni się zamknie. Ona się może zamknąć w lipcu najwcześniej, tak to widzę. Ale to, co tutaj jest konieczne, to ja widzę, że tu po prostu w tej odwróconej dziewiątce mieczy jest też słyszę, grać
nawet nie grać, działać na swoich własnych zasadach. Swoich własnych zasadach. Gdzieś po prostu być, dokładnie jak ten wisielec. On jest związany. On jest związany. Będziecie grać na swoich zasadach. Nowy obszar karmy, czyli nowych działań wywołujących skutki w waszym mikrokosmosie. Ha, pięknie, kochani. As kielichów. To już wiecie, po co to jest, nie? Zobaczcie. Około lipca macie zerwanie umowy, bądź jeśli nie chodziłoby o umowę, to w ogóle, nie? Temat nieodwzajemnionej jakiejś miłości. Jakikolwiek. Praca może was nie kochać, albo człowiek jakiś, nie? Nieodwzajemnionej miłości. Zobaczcie, jak tutaj ta nowa karma wygląda dla was. W jaki obszar działań wchodzicie? Asa kielichów. Tu się wszystko zaczyna od zera niejako. Tu jest to błogosławieństwo z góry i jednocześnie jest ta obfitość, kreacja, płodność. Tu jest działanie na swoich zasadach, ale to jest też działanie bardzo takie emocjonalne, jeśli chodzi właśnie tutaj o te relacje, bo o Wenus w bliźniętach mówiliśmy, coś było powierzchowne. Tu nie ma powierzchowności. Tu jest głębokie, tu jest szczere, uczciwe. Tu mamy miłość, tu mamy przyjaźń, dużo radości, jakieś zakochanie na horyzoncie, tak? Zaufanie większe i w moc Boga, i zmiany na lepsze zdecydowanie. Tu też widzę taki wątek braku dziecka u niektórych. W małżeństwie mogło tego zabraknąć, na przykład, nie? Taki temat, nie było dzieci. I to widzę, że nie z przyczyn biologicznych, nie, tylko jakichś innych. Więc z nowym partnerem jest możliwość zajścia w ciążę i jest też dziecko na horyzoncie. Dla kobiet, które miałyby akurat taki dylemat, a poza tym jest to okres bardzo płodny i twórczy przed wami, to znaczy jest to. No nie wcześniej niż w lipcu, nie? To trzeba wziąć pod uwagę, że do lipca macie takie czyszczenie terenu. Dobrze, trójeczki. Którą my tu mamy godzinę? Nawet nie widzę. Trójeczki. Jest takie rozświetlenie. Bardziej wewnętrzne niż. Chyba tu bardziej taka przemiana wewnętrzna, tak czuję, niż zewnętrzna, ale zobaczymy, co trójeczki mają. Co odkrywają? Jak odkrywacie swoje istnienie, swoje doświadczenie, ale w kwietniu, o kwiecień teraz zapytam, tak, swoje doświadczenie kwietniowe, jak tu odkrywacie ten obszar swojego istnienia, przejawienia? W zatrzymaniu, no chyba to nie jest jednak dziwne. Odwrócone koło fortuny, zobaczcie, tak? Odwrócone koło fortuny. Odwrócone koło fortuny o czym mówi? Że ja często to powtarzam, takim posługuję się wytrychem myślowym. Palec w szprychy jest włożony i koło nie może się kręcić dalej. To jest takie zatrzymanie pokazane, takie wasze przejawianie wynika z nieprzejawiania, więc ewentualnie w tym odwróconym kole fortuny można popracować tak nad jakąś taką przemianą wewnętrzną bardziej, a nie nad tym, co się dzieje na zewnątrz, bo tu może być problem, prawda? Tu jest raczej scentrowanie, tu jest raczej koncentracja na swoim środku, schodzenie do wnętrza. To jest dobry czas na to. Natomiast tu jeszcze jest taka strefa pokazana, jakby braku potrzeb w tym czasie, i trzeba będzie się rozejrzeć dookoła za jakąś głęboką emocjonalną potrzebą. Jaka to będzie? Głęboka emocjonalna potrzeba. Albo jej nie odkryliście, albo odkryliście, ale jest trudność z realizacją tej głębokiej emocjonalnej, zdecydowanie emocjonalnej potrzeby. Odwrócony as denarów, tak? Odwrócony as denarów. Te drzwi się jeszcze nie otworzyły. No i w kwietniu się oczywiście nie otworzą. Drzwi do nowości, nie? Dlatego tu faktycznie jest zejście do środka, do tego swojego centrum. W odwróconym asie denarów mamy taką niemożność właśnie ruszenia z czymś do przodu. Tu jest
poczucie nudy, nie ma nowości, też brak poczucia bezpieczeństwa. A tu tak słyszę, że to poczucie bezpieczeństwa naprawdę bierze się z takiego poczucia, że naprawdę jesteś, naprawdę istniejesz, naprawdę żyjesz, jesteś zdrowy. Wiele możesz uczynić, wiele możesz zrobić, wiele jeszcze możesz swoich zmian w życiu przeprowadzić. Masz wielki dar życia i dar zdrowia. I teraz ja widzę tu inny problem zaprzeczania życiu w jakimś sensie. To tak jak taka historia, którą ostatnio w korespondencji prywatnej przywołałam, że niektórzy ludzie piszący do mnie chcą znać swoją datę śmierci. Dziwne, nie? No, naprawdę. I teraz słuchajcie. Pytanie po co? Wczoraj miałam taką rozmowę przez internet z dziewczyną. Kobietą. Która coś bardzo, bardzo coś pięknego i ważnego powiedziała, że jeżeli pada takie pytanie w ogóle, nie? To jest brak szacunku dla życia. To jest brak szacunku dla życia. Ja tu właśnie coś takiego widzę. Nie wiem, czy widzę. A to mocno czuję, że to o to chodzi. Jakby się wszystko zatrzymało. Brak szacunku dla własnego życia. To pomijanie życia. Pomijanie życia. Takie po prostu zawieszenie i takie, wiecie. Nabieram powietrza i czekam, aż będę mógł zrobić wydech i po prostu wtedy dopiero się zaangażować. Czyli zawsze to jest takie czekanie na lepszy moment, na właściwy moment, który dopiero ma nadejść. No bo teraz na przykład jest koronawirus i nie można nic zrobić. A nieprawda. Można zaplanować wiele rzeczy. To, do czego tutaj układy planetarne zachęcają wszystkich bez wyjątku, jedynki, dwójki, trójki, do czego? Do kreacji, do właśnie tworzenia głębokich relacji. Nawet w oddzieleniu jest to możliwe. To jest taki etap planowania po to, żeby później można było coś rozwijać. I to jest właśnie to zatrzymanie pokazane, ale też niechęć do kreacji. Tu jest sporo nudy, nie? Myślę, że z tym problemem trójki będą musiały się zmierzyć, bo tu jest mało wiary w powodzenie czegokolwiek tak naprawdę. Czegokolwiek. Brak wiary w potencjał życia. Tak mocno czuję. Skąd to poczucie? Skąd wy to macie w ogóle? Odwrócony rycerz kielichów mówi o życiu ideałem, sentymentem. To nie jest żołnierz i wojownik ery wodnika, który ma wypełniać karmę, żeby przywracać równowagę w swoim życiu i często mówić prawdy szokujące dla ludzi, tak? Nie. Tu jest właśnie porównywanie się ciągle z innymi, podtrzymywanie wyższości i niższości, ale jednocześnie odwrócony rycerz kielichów to jest jeszcze inny aspekt. To często dla mężczyzn taki rodzaj energii, albo dla kobiet, które akurat takich mężczyzn przyciągają. Jak zarazę, bym powiedziała. To jest jakiś rodzaj zarazy. Wiecie jakiej? Mężczyzna słaby, uległy, taki czarujący, uwodzicielski. Typ kasanowy, który. Ale to nie chodzi tylko o relacje miłosne. On w ogóle tak w życiu działa. Tu uwiedzie, tam uwiedzie, tu nagada, tam nagada, jakieś takie, wiecie, stworzy ci taki iluzjonista trochę, nie? Niby mag w odwrocie, ale nie, nie, ja widzę, rycerz kielichów w odwrocie jest znacznie gorszy, znacznie gorszy. Tutaj mamy po prostu takiego piękno ducha albo lekko ducha, który po prostu on się bawi ludźmi. W ten sposób. Bawi się ludźmi. Tu nic nie dzieje się na poważnie. Tu jest wieczna
zabawa, albo jeśli nie wieczna zabawa, to jest jeszcze inny problem, bo możecie tutaj takich ludzi po prostu przyciągać. Trójki mogą mieć problem z taką energią, wiecie, wy możecie mieć problem po prostu z taką energią, że przyciągacie, no chyba, że same takie jesteście, że przyciągacie ludzi skrajnie nieodpowiedzialnych. Tu się nie da nic budować w asie denarów, dlatego on się odwraca. On się odwraca. As denarów jest odwrócony w tym układzie właśnie dlatego, że te energie, które wy przyciągacie, są jakieś oparte na sentymencie, bo tu mamy emocje, tu mamy sentymenty, tu mamy takie po prostu bujanie w obłokach, taką energię zwodniczą bardzo, tak? Dość podstępną bym powiedziała, że w tej energii albo wy zapraszacie, albo wy korzystacie z zaproszeń biznesowych bądź romantycznych do jakichś układów, które może i są dobrą zabawą, ale nie rokują na przyszłość. One długo nie potrwają. To jest krótki dystans. Tu nie ma długiego dystansu. Zresztą w odwróconym asie denarów też nie ma długiego dystansu. To, co tutaj byłoby trwałe, byłoby takie na zawsze, to tutaj tego nie ma. Nie jest takie poczucie właśnie pustki. Tu trzeba. Dobra. Ja myślę tak. Bo tutaj otwiera się obszar tej nowej karmy, ale w związku z tym trzeba będzie tę energię odwróconego rycerza kielichów pokonać. W jaki sposób to zrobić? Po raz kolejny pokazuje się odwrócona dwójka denarów. Walczyć z niestabilnością, na przykład z niestabilnymi umowami, tak? Koniec z jakimiś pracami dorywczymi, z pracą na dwa etaty. Jeśli jest problem kobiet taki, czy dom i dzieci i praca, tu by się trzeba zdecydować na wejść głębiej, tak, w jakiś jeden obszar, pogłębić jakiś jeden obszar życia, żeby przywrócić równowagę, bo tu jest brak równowagi, to jest ciągłe takie balansowanie, tych piłek jest za dużo, a w dodatku nie można tej równowagi wypracować w życiu. Czy to w finansach, czy to w miłości. Ale poza tym tu jest zawsze właśnie też takie niebezpieczeństwo przy tym odwróconym rycerzu kielichów, że albo wy jesteście wykorzystywani, albo was wykorzystują. Czyli nigdy nie jesteście sami tak naprawdę. Albo jest druga kobieta, albo jest drugi mężczyzna. Albo jeżeli by tutaj sprawy, ta niestabilność dotyczyła pracy, to widzę tutaj jeszcze inny problem. Właśnie albo prace dorywcze, albo na chwilę, albo prace sezonowe, albo dwa jakieś cele, i tak naprawdę oba tu widać jakieś takie nierealne. Tak jakby po prostu podwójność jakiegoś waszego życia coraz bardziej was pod tę wodę tam spychała coraz niżej, nie? Tu jest taka rzecz. Obszar tej nowej karmy, nowych działań, zobaczmy. Dobra, niech będzie w tej talii. Co tu się otwiera przed wami? To jest w zatrzymaniu, to od razu mówię. W kwietniu to jest w zatrzymaniu. W kwietniu akurat tutaj niewiele się da zrobić. No taki czas, nie? Odwrócona trójka denarów mówi o braku współpracy, czyli to, co się ma otworzyć po okresie kwietniowym. Ja zaraz sprawdzę mniej więcej, w jakim miesiącu to będzie możliwe. Mniej więcej. To, żeby otworzyć się na coś stałego, podpisać stałą umowę o pracę, bądź ewentualnie wchodzić w bardziej trwałe związki z ludźmi poważnymi, bo w trójce denarów mamy ludzi poważnych. To są często budowniczy domów, którzy wiedzą, że nie stawia się domu od dymu z komina czy od komina, tylko dom się buduje od podstaw. Najpierw trzeba położyć fundamenty, a nie budować od razu komin, nie? To jest taka sytuacja pokazana. Żeby to sobie uporządkować, te hierarchie wartości też sobie tutaj inaczej ustalić i wejść w coś stałego, bo to jest nawołanie do stałości, do podpisywania umów stałych, długotrwałych. Tego wam tutaj brakuje. No i to na pewno nie kwiecień, bo tu widać, to jest jeszcze energia z marca w trójce denarów, która jeszcze w kwietniu będzie miała miejsce, więc kiedy najwcześniej, ja tu zapytam, kiedy najwcześniej jest możliwe z tutaj
stworzeniem czegoś naprawdę trwałego, to do czego jesteście nawołani, czegoś trwałego i namacalnego w waszym życiu, tego domu, przejścia przez te bramy wieczności, tak słyszę, bramy wieczności, Asy Denarów, przez którą przejść nie możecie. Kiedy to będzie najwcześniej możliwe? Może wcale nie w tym roku, jeszcze zobaczymy. W odwróconym rydwanie jeszcze jest zatrzymane. Tu widzę, że to faktycznie może być problem. Zobaczmy dalej. Tu widzę, że nie można z tym ruszyć. Jaki tutaj czas? No, tu widzę, że się przeciągnie. Ten lipiec jakiś taki kontrowersyjny wychodzi. Tu widzę, jest problem w ogóle, wiecie co? Bo tu jeszcze widzę, że nie możecie ruszyć jeszcze z czymś innym. Jest taka energia zatrzymania, jeśli chodziłoby o dziedziczenie, o spadki, o testamenty. Jest energia zatrzymania w kontekście pieniędzy, podziału majątku. W ogóle dużo tutaj jest jeszcze taka opcja inna dla trójek, że okres lipiec, październik, jest sporo kłótni na temat pieniędzy w rodzinie, nie? Tu rzeczywiście może to być związane z wychodzeniem związków, z kończeniem czegoś, bo tu faktycznie nie ma początku, ale koniec jakiś też może być, nie? Koniec jakiegoś związku, tutaj widzę jeszcze inną odsłonę. Koniec relacji i to takich rodzinnych, bo w dziesiątce denarów odwróconej mamy jednak relacje rodzinne i dużo kłótni o pieniądze. I to was może zatrzymywać bardzo długo. Zwyczajnie problemy finansowe mogą was zatrzymywać w tym, żeby otworzyć obszar nowej karmy, nie? Czegoś innego, czegoś lepszego, długookresowego, czegoś takiego stałego, szczerszego. No, potrwa to trochę, kochani. Jak dociągam te karty, tu już zaczyna się budowanie podstaw po okresie jakiegoś zatrzymania i naprawdę takiej biedy, odczuwania nawet takiej biedy finansowej. I w przyszłym roku, kwiecień przyszłego roku, możecie ruszyć z tak zwanym nowym fundamentem, z budową swojego nowego domu. Tu już ten As Denarów, już ta brama się otwiera. To jest kwiecień, kochani, dopiero przyszłego roku. Baran roku następnego, no baran, wiecie o co chodzi, urodziny barana, to jest kwiecień, no tam końcówka marca i kwiecień, wiadomo, nie? Co sobie zobaczycie, sprawdźcie sobie. To wtedy dopiero można mówić o wyjściu z jakiejś biedy, która jest w odwróconej piątce denarów. Wtedy dopiero można mówić o wyjściu z poczucia jakiejś takiej biedy i braku. I następny rok wygląda już bardzo dobrze w kwietniu, bo tutaj mamy budowanie czegoś nowego. No, zdecydowanie. A po drodze trzeba będzie pożegnać. Po pierwsze trzeba będzie się bronić. Bronić się, bo tu w siódemce buław jest pokazana obrona terytorium. Ale też jest już takie wycofanie się. Też część tutaj trójek wycofuje się z jakiejś walki o coś. Jest też takie odpuszczenie, nie? Odpuszczenie i pogodzenie. Właściwie odpuszczenie czego? Jakiegoś fragmentu swojej przeszłości. Budowanie swojego nowego domu. Często to może być coś takiego, że po zatrzymaniu i problemach finansowych i wstrzymaniem na przykład budowy domu, faktycznie pojawia się nieruchomość i jest kwestia taka namacalna, literalnie pokazany budowa domu. To może być to. A może być coś zupełnie innego, bo dom można rozumieć na różne sposoby, tak? Czyli odnalezienie swojego miejsca w życiu. I to widzę, że to się uda w kwietniu przyszłego roku. Będzie to już taka zmiana zauważalna, że ta tęcza, tęcza się tutaj pokazuje, która jest w tej karcie. Nie wiem, czy tu widać tę tęczę, tę tęczę, widzicie? Widzicie tęczę? Nie wiem, czy tu widać, czy nie widać. O, jest ta tęcza taka po środku. Obrazka. Odzyskanie wiary, mocy, nadziei. Także bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Rada dla trójek. Rada dla trójek najpierw na kwiecień, a później w ogóle. W ogóle w tej całej sytuacji. Rada na kwiecień dla trójeczek. Zobaczmy. Kilka. Kilka rad. Po pierwsze, słuchajcie, kochani, trzeba będzie docenić jakiegoś przeciwnika, który was kłamie i za plecami coś tam robi, tak? Bo w odwróconej siódemce mieczy jest taka opcja, że po prostu trzeba po prostu zmierzyć się z taką sytuacją,
wypowiedzianego kłamstwa. Druga rzecz, na kwiecień, jeśli trzeba, szukajcie pomocy. Zwłaszcza tutaj, jeżeli chodziłoby o poszukiwanie, widzę, albo jakiejś pracy, bo mamy niestabilność finansową. Tak, jeśli chodziłoby o finanse, to trzeba tutaj szukać pomocy, to znaczy, bo tu może być zależność od innych jednak pokazana, czyli niewykluczone, że część z Was będzie musiała pieniądze pożyczyć, a jeśli nie ma takiej opcji, to po prostu najzwyczajniej w świecie poszukać gdzieś pomocy, tak? Poszukać gdzieś pomocy. Albo ewentualnie jest tu taka opcja obserwacji na odległość, to znaczy przyjrzenia się metodom pracy konkurencji, żeby coś tam wynieść dla siebie, bo to jest często karta kogoś, kto podgląda i coś wynosi. No jest to często karta złodzieja, no ale no to jednocześnie ostrzeżenie, tak, żeby strzec się ewentualnie takich energii, które w pobliżu Was tutaj mogą funkcjonować, kłamać, krótko mówiąc. Tu przyjrzałabym się tym, bo tu sporo jest takich elementów kłamstwa. Konieczność obrony tu jest pokazana. Tu jest właśnie w odwróconym asie denarów koniec z czymś, coś się kończy, a zacząć się nie może, nie? Szybciej się skończy niż zacznie. Tu mamy jakiś dualizm, tu mamy energię w odwróconym rycerzu kielichów, takiego nie wiadomo czego, czyli po prostu kłamstwa, oszustwa, zwodzenie, podstęp, iluzja. Więc powiedziałabym, rada jest taka, jeżeli w ogóle już masz taką osobę w swoim życiu problematyczną, która cię nieraz już okłamała, no to rada jest taka, no out, tak, niech sobie wyjdzie na... Wyjdzie na gdzieś pójdzie indziej sobie po prostu. Niech gdzieś sobie indziej idzie i tam uprawia te swoje. Chociaż wiecie co, nie, no to tutaj jest taka energia pokazana, żeby mówić prawdę i trzymać się litery prawa też, nie? Litery prawa. Jeszcze chciałabym doprecyzować. No. I tu być może właśnie po raz kolejny się pokazuje też karta tutaj Wisielca, która mówi o pewnej stagnacji, ale to macie w radzie, tak? Czyli zawieś się w kwietniu. To będzie z Twojego punktu widzenia jakiś taki martwy punkt. Ale to po to, żeby przewartościować sobie różne rzeczy, bo tu w tym wisielcu to zdecydowanie mamy tutaj takie wycofanie się do wnętrza, ale to czemuś służy, tak? Ten okres czekania. To nie jest takie czekanie na nic. Tu po prostu sobie przewartościowujesz swój życiowy cel, swoją jakąś relację, cokolwiek możesz przewartościowywać, to co cię męczy, to co cię dręczy, przewartościowujesz to, tak? I tu jest taka rada właśnie, żeby się też nieco, wiesz co, zobojętnić, ale tak nie do końca, zobojętnić w takim kontekście, żeby być może też skoncentrować się na rozwoju duchowym. Może ci tego ostatnio brakowało, bo w wisielcu jest często odwróconym zwłaszcza, tak? Hamowanie rozwoju duchowego, więc żeby sobie może przywrócić ten taki duchowy kontakt, nie? Scentrować się, właśnie może tego brakowało. Tu się scentrować, unikać wszelkich energii fałszu, obłudy, unikać, wiesz co, takiego właśnie też takiego rozdygotania wewnętrznego, bo ja tu widzę w kontekście tej niepowtarzalności i porównywania się z innymi, że wy możecie mieć problem z brakiem wiary w siebie, ty trójeczki, z brakiem wiary w siebie. I tu trzeba tę wiarę w siebie odbudować, bo coś opustoszało, słyszę, co opustoszało. Mówię, jak teraz będę miała takie podpowiedzi, to ja nie skończę dla trójek tego czytania. Co opustoszało? No więc tak. Coś, co trzymaliście w ukryciu jak skarb. Taki safe tutaj jest pokazany w tej dwójce buław odwróconej.
opustoszały wasze jakieś dwie przestrzenie, bardzo trudne do pogodzenia, dwie przestrzenie życia. Mam wrażenie, że wszystko, i życie osobiste, i życie zawodowe. Nie udało się znaleźć właściwego klucza do żadnej z tych przestrzeni. Takie mam wrażenie, że ani zawodowo tutaj się nie za bardzo nie udało, ani w związkach osobistych też się za bardzo nie udało. A dlaczego? Bo coś się opierało właśnie albo na jakiejś zabawie, albo na jakimś sentymencie, albo na kłamstwie. I na jakiejś podwójności. No, dobra. A rada, kochani, teraz, no bo to była rada na kwiecień, prawda? Rozprawić się tutaj, budować tą wiarę w siebie, scentrować się, zejść do wnętrza, pomedytować, przewartościować. W kwietniu taki czas, natomiast rada już tak ogólnie, jakiś taki wasz kierunkowskaz, ta największa gwiazda, która jest wam potrzebna, a jest wam potrzebna, do wykazania swojej nie wyższości, nie niższości, ale tylko i wyłącznie własnego poczucia wartości. Rada. Odwrócony księżyc. Koniec iluzją, koniec z kłamstwem. I zejście do podświadomości. Bo tu mamy rozwój duchowy w księżycu, ale jednocześnie rozprawienie się ze wszystkimi energiami i sprawami, które dzieją się za kurtyną, które są niewidoczne, które są mgliste, bo tu jest też Neptun, prawda? Mglistość, niepewność. Księżyc i Neptun są bardzo podobne. One mówią o właśnie sprawach ukrytych, nieczystych intencjach, nieprawdzie, fałszu, zakłamaniu, życiu takim, które nie jest zgodne z moimi potrzebami, z moimi emocjami, z moimi uczuciami. Tu zafałszowuję obraz rzeczywistości, czyli tak naprawdę żyję nie żyjąc w tym odwróconym księżycu. Prawda tu ma wyjść na jaw, prawda o sobie, prawda o innych, prawda o związkach, jakakolwiek. To jest taka rada w ogóle dla was, żeby tu już niczego nie zakłamywać, zwłaszcza że tutaj ta siódemka mieczy się pokazała i niemożność znalezienia tych odpowiednich kluczy do kuferków. I niemożność podjęcia decyzji dwa razy się pokazała. I nie można ruszyć do przodu, bo być może też nie można z czymś skończyć. To już przed tym się nie brońcie, pokazuje odwrócona siódemka buław. Tylko żeby to koło fortuny ruszyło do przodu i rzeczywiście tutaj w kolejnym kwietniu to miało miejsce, ten wzlot, on będzie, tak czy siak, widzę. To jeśli wy tego nie zrobicie, to po prostu tak zwany świat wam to uczyni. Uczyni wam. Poprzez odkłamanie. Przyjdą takie energie odkłamania czegoś. No. Potrzeba jasności, tak? Proszę bardzo, potrzeba jasności. Odwraca się księżyc, wychodzi słońce. To jest rada dla was. Nie kłamać, mówić prawdę. Wszystko ma być w słońcu, w świetle. Zobacz. Widzisz te promienie słoneczne? Teraz już widzisz, nie? Do czego jesteś wzywany? Co ma być tym twoim fundamentem? Nieodwrócony, rozchwiany, emocjonalnie pogubiony i lekkomyślny, odwrócony rycerz kielichów, tylko karta słońca. Spełnienia w życiu poprzez stworzenie swojego nowego etapu. Tu pokazuje się nowy etap, tak? Nowy etap w życiu. Żegnasz przeszłość, idziesz w nowe, ale idziesz w nowe na jakiej zasadzie? Na zasadzie pożegnania swojego egoizmu i prześladowania przeszłością. To są dwie rzeczy. Prześladowania przeszłością, jeśli tu nastąpił jakiś rozpad małżeństwa, bo też nie jest taka opcja. To tu trzeba wyjść z tej energii prześladowania przeszłością, życia przeszłością w ogóle, jakimś rozczarowaniem. Ale przede wszystkim widzę tu naprawdę dosyć też silne energie, takie egoistyczne i po prostu ten motyw własnego egoizmu gdzieś tutaj trzeba będzie
Trzeba będzie się z tym rozprawić jak najbardziej. I takiej energii lekkomyślności, iść w nowe, ale ja widzę, że wcześniej też trójki miały skłonność do podejmowania jakiegoś takiego ryzyka, ale wiecie jakiego ryzyka? Takich działań naprawdę nieodpowiedzialnych i lekkomyślnych, nie? Właściwie w każdej sferze życia. No, i to naprawdę doprowadzało was do wielkich, wielkich kłopotów. Panowie na przykład, bardzo kochliwi, tu widzę panów, bardzo kochliwych, bardzo takich po prostu. Ale tu pokazany jest rodzaj takiej właśnie biedy i niedostatku z tym związanego, że nigdy i tak nie było tak, jak być powinno. Zawsze było marzenie o jakimś bezpieczeństwie, o takim poczuciu. To było takie marzenie właśnie za tą królową denarów, która by tu wam była dla was wsparciem. Ale mówię, tu energie są wymienne, tak? Tego słońca tutaj zabrakło. Sporo samotności. Samotność powiązana z jakimś też seksem poza związkiem, nie? Zdradami. Wieża, królowa mieczy. No. A tutaj macie trójki powiedziane, że spełnianie marzeń w karcie gwiazdy jest tylko możliwe poprzez prawdę w asie miecz. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Prawda, prawda, jeszcze raz prawda. Dobrze, kochani. Wszystkiego dobrego Wam życzę w kwietniu i w ogóle w następnych miesiącach. Trzymajcie się, papa. Pozdrawiam serdecznie.